Cześć, witajcie, nazywam się Przemysław Lech, jestem adwokatem, który sobotnie, dzisiejsze popołudnie spędza dosyć aktywnie na rowerze w takich pięknych oto okolicznościach przyrody. I skoro jesteśmy przy nieruchomościach rolnych, przy polach, to chcę Wam powiedzieć jedną ważną rzecz, mianowicie czym się różni najem od dzierżawy. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was kiedykolwiek się na tym zastanawiał, dlaczego wydzierżawia dane pole, a nie na przykład wynajmuje. No przecież z nieruchomościami też mamy do czynienia z najmem. Dzieje się to najczęściej w przypadku wynajmu mieszkania. A jeśli mówimy też o rzeczach ruchomych, to powiedzmy z najmem samochodu, kiedy jesteśmy za granicą. Moi drodzy, najem od dzierżawy różni to, że dzierżawa w przeciwieństwie do najmu uprawnia daną osobę do tego, żeby pobierać pożytki z wydzierżawianej rzeczy. Nie ma to zastosowania w przypadku najmu. Co do zasady, na przykład, kiedy wynajmujemy mieszkanie, to nie możemy dalej wynająć tego mieszkania bez zgody właściciela. Inaczej jest w przypadku dzierżawy, kiedy to możemy pobierać pożytki naturalne. Na przykład właśnie uprawiając dane pole. I to jest właściwie zasadnicza różnica pomiędzy najmem a dzierżawą i dlatego właśnie, kiedy mówimy o oddaniu nieruchomości rolnej w dzierżawę, to mówimy właśnie o dzierżawie, a nie o najmie. Taka ciekawostka, sobotnie, leniwe, sierpniowe popołudnie. Pozdrawiam serdecznie, adwokat Przemysław Lech.